Święty Paweł w liście do Galatów napisał słowa mające istotne znaczenie dla całego chrześcijaństwa. Ewangelia, którą głoszę, nie jest wymysłem człowieka. Została mi przekazana przez samego Boga. Ja prześladowałem Kościół. Byłem przekonany o nieprawdzie tej nauki. Ale kiedy spotkałem osobiście Chrystusa, zmieniłem zdanie na ten temat. Ten, który był obecny przy ukamienowaniu świętego Szczepana, ten sam człowiek, gdy spotkał na drodze do Damaszku Jezusa Chrystusa, stał się jego uczniem, stał się 13 apostołem, apostołem pogan, który dokonał w swoim życiu wielkich wyczynów, wielkie podróże misyjne, zakładanie gmin chrześcijańskich w całym Imperium Rzymskim, głoszenie wszędzie, że to właśnie ten, którego on prześladował, którego nie chciał uznać za Mesjasza, właśnie on jest Bogiem i to nie tylko Bogiem Izraela, ale Bogiem całego świata. Jest to świadectwo prześladowcy, który nawrócił się. Ponieważ kontakt z Jezusem Chrystusem ma zarówno charakter zbawczy, jak też ma jeszcze jedno istotne znaczenie. Otwiera człowieka na rzeczywistość Boga, ale także na rzeczywistość drugiego człowieka. Sam Jezus Chrystus dał nam tego wspaniały przykład. Ewangelia świętego Łukasza mówi wyraźnie w 6 rozdziale, że Pan Jezus mu powiedział, iż błogosławieni są ci, którzy cierpią, którzy płaczą, ci, którzy są ubodzy, którzy są prześladowani. A więc Pan Jezus całkowicie odwrócił perspektywę przeciętnego człowieka. Bo dla nas oznaką właśnie błogosławieństwa jest brak cierpień, bogactwo, zaszczyty, radość. A Pan Jezus zwraca się do tych, którzy płaczą i którzy cierpią. Ponieważ On sam podda się cierpieniu, które stanowi istotny element rzeczywistości, w której żyjemy. Kiedy świat stał się horrorem, i to z winy człowieka, Syn Boży przychodzi, aby otrzeć wszelką łzę i aby zaprowadzić pokój. On bowiem jest tym, który pisze prosto na krzywych liniach. Błogosławiąc ubogich, uwrażliwia równocześnie każdego człowieka, nas wszystkich, abyśmy odnosili się z ogromnym szacunkiem dla każdego człowieka. Żywili taki szacunek, ponieważ każdy z nas jest dzieckiem Bożym, stworzonym na obraz i podobieństwo Boże. To podobieństwo Boże winniśmy realizować na dwóch płaszczyznach. Nasz stosunek do samego Boga i nasz stosunek do bliźniego. A kim jest nasz bliźni, Pan Jezus wyjaśnił w przypowieści o dobrym Samarytaninie. Z tej przypowieści płynie tylko jeden wniosek. Bliźnim jest każdy człowiek. Żadnych granic nie wolno stawiać. Nie wolno dzielić ludzi na lepszych, gorszych, bliźnich i niebliźnich. Ponieważ sam Pan Jezus powiedział, że słońce wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz spada na pola dobrych i złych, ponieważ Bóg jednako kocha wszystkich, złych i dobrych, wszystkich pragnąc zbawić. Amen.